Witajcie moi drodzy na kanale Kody Świadomości, z tej strony Ewa Rożnowska. Witam Ciebie drogi widzu i dziękuję Tobie za to, że zainteresowałeś się tym materiałem oraz moim kanałem. Będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujesz mój kanał, włączając przy tym dzwoneczek. Dzięki temu będziesz regularnie informowany o nowych materiałach i aktualnościach na kanale Kody Świadomości. A tutaj będą przeze mnie tworzone dalsze narzędzia do samodzielnej pracy. W tym będę też informować o nowościach związanych z programami i kursami online, które będą systematycznie pojawiać się na mojej stronie www.kodyświadomości.org. Ponadto będę przekazywała też jeszcze więcej wiedzy na tematy z dziedzin szeroko pojętego rozwoju duchowego i osobistego. Jeśli jesteś w tym miejscu i to oglądasz, to znak, że jesteś osobą ciekawą świata. Osobą, która wie, że jest coś więcej niż tylko nasza materialna rzeczywistość. Osobą, która wie, że warto w siebie inwestować. I osobą, która zdaje sobie sprawę, że istnieje wiedza oraz narzędzia, które mogą pomóc w polepszeniu swojej sytuacji osobistej oraz stworzyć wokół siebie rzeczywistość taką, jaką się chce. Pamiętaj, że tym, czym karmisz swój umysł, to bardzo ważne. Tak jak istotne jest to, co jemy, tak ważne jest, czym karmimy swój umysł. I to jest pierwszy ważny element w budowaniu swojej świadomości. To następnie przekłada się też na tworzenie w myślach kreacji, która tworzy wokół Ciebie rzeczywistość. Jaką sobie wyobrazisz, taką stworzysz. Zanim opowiem Wam o samej świadomości, to pragnę zwrócić Wam uwagę na fakt, że większość ludzi idzie za tym, co łatwe, szybkie i proste. Idzie za tym, co wzbudza sensacje i często jest nierealne. Następnie potem dziwią się, że w sumie słuchają wielu podcastów, czytają mnóstwo książek i oglądają sporo programów, które miałyby im pomóc w zbudowaniu swojej świadomości, a tu nie dzieje się nic, kompletnie nic. Czy należysz do tej grupy ludzi? Mam nadzieję, że nie. A jeśli tak, to dlaczego tak się dzieje? Ponieważ umysł z reguły nie lubi się wysilać i męczyć. Zatem człowiek idzie z reguły na skróty i na łatwiznę. Natomiast wiedza wartościowa często jest trudna w zrozumieniu albo wymaga od nas pewnego rodzaju wysiłku, aby je wdrożyć w życie. Pragnę Wam, moi drodzy, przekazać ważną rzecz. Dodatkowo włącznie tak zwane myślenie elastyczne oraz umiejętność selekcji. Włączcie w swoim wnętrzu tryb weryfikacji, badacza i analityka. Dzięki temu, że właśnie ja tym kieruję się w swoim życiu, dzięki temu nie daję się sobą manipulować, nie pozwalam na to, aby ktokolwiek ograniczał moje możliwości, ani nie wpadam w tarapaty z powodu błędnych decyzji. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ nie idę, moi drodzy, za masą ludzi, tylko idę za głosem własnego serca i za głosem swojej intuicji. Zanim jednak do tego doszłam, również wiele razy popełniłam błąd. Na podstawie własnego doświadczenia nauczyłam się nie powielać schematów i słuchać siebie oraz przede wszystkim nauczyć się obiektywizmu. To wszystko ma znaczenie. Jeśli chcecie również tego się nauczyć, to ważne jest, abyście techniki i narzędzia, które dostajecie w drodze własnego rozwoju, próbowali na sobie i je wdrażali w życie, a nie tylko o nich słuchali czy czytali. Wtedy dopiero będziecie realnie mogli ocenić czyjeś teorie i z pełnym przekonaniem powiedzieć, czy to działa, czy nie. Drugą ważną kwestią jest wiedza. Najpierw poczytajcie, zapoznajcie się z daną teorią, przeanalizujcie na wszystkie możliwe sposoby. Zweryfikujcie już z tym, co wiecie i wtedy dopiero ustosunkowujcie się do czyjejś teorii. Jeśli nie jesteście w jakiejś dziedzinie specjalistami, to tym bardziej, tak? Zanim się wypowiecie i dacie upust swoim poglądom, najpierw poznajcie, co autor ma do powiedzenia. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, żeby Wam przekazać, że dużo łatwiej i przyjemniej będzie Wam się żyło wtedy, kiedy przestaniecie oceniać innych, obwiniać wszystkich wokół za swoje niepowodzenia, czy nawet podkopywać innych w działaniu tylko dlatego, że coś Wam się wydaje, że jest B lub jest złe. To prymitywne podejście i mało inteligentne. Jeśli chcecie mieć życie niezwykłe, niebanalne, niestandardowe i pełne sukcesów, to przestańcie skupiać się na innych, a skupcie się na sobie. Energia płynie tam, gdzie uwaga. Skupiając się na ludziach, którzy osiągnęli już jakieś sukcesy życiowe i krytykowaniu ich, bądź ich osądzaniu, to błąd, bowiem oni nie potrzebują Waszej uwagi i Waszej krytyki. Uwierzcie mi, nawet jeśli ta krytyka w ich kierunku płynie, oni tę energię sobie w odpowiedni sposób wykorzystają. W ten sposób zasilacie ich dodatkowo. Przekieruj tę uwagę na siebie i nie marnuj swojej energii.
Natomiast jeśli ktokolwiek pomógł Tobie pośrednio czy bezpośrednio, to warto mu za to podziękować, tak? Ponieważ dobre słowo mnoży dobro. Dać miły komentarz, osobiście napisać miłe słowo, czy nawet dać pozytywną opinię o danej osobie. Skupiajcie się na pozytywach i dobrych, twórczych i konstruktywnych myślach, słowach i czynach. Otaczajcie się osobami wartościowymi, bo to tworzy właśnie tę cudowną i bogatą rzeczywistość wokół Was. Kochani, zatem jeśli chcecie wzrastać i nauczyć się tego, w jaki sposób Wasze życie ma stać się pełne dobrobytu, jakie tylko sobie zapragniecie, to musicie podejść do siebie w sposób holistyczny oraz budować i powiększać swoją świadomość każdego dnia. No i kochani, dochodzimy do konsensusu, czyli co wchodzi w budowanie naszej świadomości i jej podnoszenie, tak? Przede wszystkim po pierwsze, oczyszczanie siebie i usuwanie wszelkich blokad i obciążeń energetycznych, czyli zadbanie o swój system energetyczny. O tym mówię wiele razy. Poza tym, moi drodzy, macie naprawdę na moim kanale i na blogu wiele działań na oczyszczanie siebie z brudów energetycznych. Są to zarówno bezpłatne, jak i płatne materiały. Znajdują się one na stronie www.kodeświadomości.org i jest tam zarówno program bezpłatny, w którym są rytuały i kąpiele, które mogą Wam pomóc oczyścić się z lekkich blokad i obciążeń energetycznych. Natomiast na silne blokady i obciążenia trzeba zastosować już dużo silniejsze działania, które są ujęte w osobistym programie oczyszczania i harmonizacji czakr, który jest do zakupienia również w dziale programy i kursy na tejże stronie. Ponadto zawsze możecie skorzystać z profesjonalnej pomocy energoterapeutycznej, czy to u mnie, czy też u innych osób, tak, które się tym profesjonalnie zajmują. To dziedzina, która jest ważna. Ja uważam, że to jest pierwsza podstawowa rzecz, o którą powinniśmy zadbać, tak? Aby po prostu Wasza energia w Waszym życiu płynęła zdrowo i prawidłowo, tak? Bez przeszkód oraz aby zasilała Wasze wszelkie sfery życia. Jaki to ma wpływ na świadomość? Otóż taki, że oczyszczona energetyka sprawia, iż Wasze częstotliwości wszystkich ciał subtelnych wchodzą na wyższe wibracje, tym samym powodując wibrowanie i wysyłanie Waszych cząstek energii do przestrzeni wokół Was, dając określony sygnał dla otoczenia. Wtedy wysyłacie wibracje o wyższych częstotliwościach, niż jeśli byście mieli na przykład na sobie klątwy czy złorzeczenia. Kto miał takie obciążenia na sobie choć raz w życiu, wie, że wtedy wszystko i wszyscy wokół zachowują się tak, jakby chcieli zrobić tej osobie na złość. Nic nam wtedy nie wychodzi, nie działa i wszystko się psuje. Także jest to bardzo ważna kwestia, aby ją uporządkować, tak? Ponadto oczyszczone sfery energetyczne wpływają pozytywnie na myśli, na psychikę oraz na zdrowie fizyczne, gdyż to wszystko jest ze sobą połączone i rezonuje ze sobą. Zatem jedna sfera będzie wspierała kolejne. W dobrym stanie i samopoczuciu mamy więcej siły i możliwości wznoszenia siebie oraz edukowania i podnoszenia naszej świadomości. Po drugie, kochani, oczyszczanie ciała fizycznego. To kolejna ważna rzecz, która niby jest tak zrozumiała dla wszystkich, a jednak niewykonywana. Tutaj również należy zrobić porządek z tym, co jemy, co pijemy i czy dostarczamy odpowiedni zasób mikroelementów. Ponadto nie uciekanie od standardowej medycyny, gdyż choćby diagnostyka medyczna jest bardzo ważna w diagnozowaniu stanów chorobowych organizmu. Bez tego możemy tylko domyślać się, co nam jest, jednak aby skuteczniej sobie pomóc, należy taką diagnostykę wykonać. Wtedy chociażby nawet działania energetyczne, tak, będą bardziej ukierunkowane i mogą dać szybsze oraz lepsze efekty. Bez diagnozy może dojść do marnowania energii na działania, które w efekcie nie dadzą oczekiwanej pomocy. Jak z kolei to przekłada się na naszą świadomość? A to w taki sposób, że w zdrowym ciele zdrowy duch, jak to się mówi. Mianowicie zdrowsze ciało daje nam lepsze samopoczucie i koncentrację, tak, którą możemy przełożyć na skupienie się na rzeczach istotnych i ważnych, a także jesteśmy wtedy w stanie wykrzesać z siebie pozytywne emocje, które są tak naprawdę katalizatorem do kreowania i wizualizacji naszej rzeczywistości. Wówczas mamy więcej siły na edukację i działania. Trzecia ważna rzecz w podnoszeniu świadomości to oczyszczenie naszej sfery duchowej z pozostałych blokad, tak, i regulowanie tej sfery poprzez zabiegi i działania mające na celu podniesienie wibracji tej sfery. I tutaj w to mogą wchodzić wszelkie ceremoniały na oczyszczenie duszy, odwołanie niekorzystnych przysiąg, ślubów, zobowiązań względem siebie i względem innych ludzi, które mogą trzymać też nas w toksycznych i niekorzystnych relacjach i sytuacjach. Osobiście mogę Wam, kochani, powiedzieć, że z doświadczenia naprawdę wielu ludzi
i przeprowadzeniu przeze mnie tysięcy sesji, widzę, że bardzo często właśnie te zobowiązania najczęściej ludzi najmocniej trzymają w brakach i w niemożności decyzyjności oraz właśnie w braku takich, w braku ruchu w ogóle, tak? Często są one bardziej ograniczające niż nawet blokady na systemie energetycznym. Uważam, że każdy człowiek, choć raz w życiu, powinien podejść do profesjonalnego oczyszczenia siebie energetycznego ze starych, często nawet inkarnacyjnych obciążeń i zobowiązań oraz doprowadzić duszę do stabilności. Jeśli chodzi o zobowiązania, tak, to opowiadam w nich w materiale pod tytułem Długi z poprzednich wcieleń. Zapraszam Was do tego materiału. Natomiast dla wzmocnienia naszej duszy ważne jest często również odzyskiwanie wszystkich utraconych w trudnych emocjonalnie sytuacjach cząstek, które przywraca się poprzez specjalny zabieg odzyskiwania cząstek duszy. O tym zabiegu z kolei mówię w odcinku pod tytułem Odzyskiwanie i scalanie cząstek duszy, w którym dodatkowo też zamieszczone są recenzje osób, które przeszły u mnie ten zabieg i zechciały się podzielić swoimi doznaniami oraz w jaki sposób wpłynęło to na ich obecne życie. I teraz, co te działania z kolei nam dają, jeśli chodzi o podnoszenie naszej świadomości? Zabieg odzyskiwania cząstek duszy daje nam silniejszą i intensywniej wibrującą duszę, która zyskuje większy potencjał i wzrost wibracji. Automatycznie scalona dusza daje nam więcej siły i motywacji oraz spokoju wewnętrznego. To sprawia, że nasza intuicja wzrasta, a nasze decyzje stają się bardziej klarowne. To wszystko sprawia, że jesteśmy w stanie wejść w lepszy kontakt z własną duszą, która zaczyna do nas silniej przemawiać, kierując nas na odpowiednią ścieżkę życiową. Czyż nie tego właśnie pragnie nasz świadomy umysł? Ponadto uwolniona dusza też z niekorzystnych zobowiązań, tak, i przysiąg zyskuje jeszcze więcej wolności i niezależności, co następnie przekłada się na jeszcze lepsze kierowanie swoim życiem. To wszystko sprawia, że zyskujemy większą kontrolę nad tym, co do nas płynie, tak? Zyskujemy więcej siły, aby nie zostać zmanipulowani oraz nasza świadomość budzi się do życia, gdyż zaczyna dostrzegać, gdzie są zagrożenia, które należy omijać. Moi drodzy, te kwestie mają ogromny wpływ na naszą świadomość. Ponadto musicie wiedzieć, że zanim świadomość wejdzie w tryb budzenia duchowego, najpierw musi przejść etap budzenia się samej siebie. A właśnie świadomość budzi się coraz mocniej z każdym pozbywaniem się ograniczeń i blokad, które nosicie na sobie i które znajdują się wokół Was. Kolejny punkt, moi drodzy, to dbanie o pozostałe nasze ciała subtelne, w tym m.in. ciało emocjonalne, mentalne i podświadome. To sfera, która wymaga od nas największego zaangażowania i najwięcej wysiłku. Rzekłabym, że nasza podświadomość to sfera, w którą musimy włożyć najwięcej wysiłku i uwagi. Dzieje się tak dlatego, iż ponad 90% na co dzień działamy z pozycji podświadomości. Podświadomość to wielka machina, tak? Zbiór naszych emocji, przekonań i wierzeń, którymi nasiąknęliśmy od pierwszego dnia naszego życia. W pierwszym etapie naszego dorastania nasza świadomość jest jeszcze ograniczona, tak? Natomiast w najlepsze wtedy rządzi sobie podświadomość, która wtedy bezkrytycznie tak naprawdę przyjmuje rzeczywistość wokół. Bardzo chłonie wszystko, co się dzieje. Stąd w dorosłym życiu myślimy, że działamy z pozycji własnych przekonań, wartości i wierzeń, tymczasem korzystając najczęściej z przekonań i zasad naszych rodziców, rówieśników i nauczycieli, a nawet innych osób, tak, z którymi mieliśmy styczność w okresie dojrzewania. To, w jaki sposób w danym momencie myślimy, czujemy i co znajduje się wokół nas, jest dodatkowo zlepkiem programów podświadomości, które żyją już swoim życiem i sterują nami dla naszego dobra, tak? Bowiem zadaniem podświadomości jest chronić nas przed niebezpieczeństwami. Jednak to, co kiedyś, tak, umysł uznał za niebezpieczne zjawisko, niekoniecznie dzisiaj takie musi być, tak? Zatem naszym zadaniem jest weryfikacja każdego dnia, czy dane wierzenie, zasada czy wartość, którą uznajemy, jest dla nas wspierająca czy ograniczająca. Jeśli ograniczająca, to należy tym się zająć, tak? I zmieniać to, aby żyło się nam lepiej i przyjemniej. Jak zmieniać to? Szeroki temat. Wchodzi w to wiele narzędzi, metod i działań. Na moim kanale jest sporo takich materiałów, a będzie ich pojawiać się coraz więcej, więc zachęcam Was do śledzenia kanału. Ważne, aby próbować działać, a nie tylko czytać i słuchać.
Bardzo fajną metodą zmiany podświadomości i programów podświadomości są autohipnozy, które na moim kanale będą się systematycznie pojawiać, także polecam je stosować regularnie na daną sferę życia, aby pomóc przeprogramować siebie i stare nawyki oraz schematy. Ponadto jestem też twórczynią autorskiej techniki przywracania naszej matrycy duchowej, w tym też na poziomie programów podświadomości. Dzieje się to poza udziałem, tak jakby danej osoby, pomagając usuwać zastałe programy poprzez zabieg energetyczno-duchowy, tak zwane kody świadomości. Pamiętajcie, że to, że nasza podświadomość ma nad nami władzę i nami kieruje, nie oznacza, że nie możemy wyjść z tych niekorzystnych programów. Wręcz przeciwnie, możemy i poprzez właśnie świadomy umysł, tak, czyli świadomość, która ma z kolei władzę nad podświadomością. Samo znalezienie programu u siebie i zrozumienie, że powstał on w okresie, kiedy nie miałeś nad tym pełnej kontroli, już daje Tobie przewagę. Wtedy świadomy umysł może poprzez określone techniki i narzędzia odczyścić lub zmienić określony program na bardziej wspierający i korzystny. Kochani, piąta rzecz, tak? Ostatnia. To zdobywanie wiedzy i dokształcanie siebie. Pomaga to rozwijać znacząco świadomość, gdyż rozwija nasz światopogląd. To tak naprawdę w niewiedzy, tak? Tworzą się lęki, obawy i strach przed nieznanym. Dlatego zawsze Was naciskam, tak? Abyście czytali, słuchali i weryfikowali wiedzę, w ten sposób wyrabiając swoje podejście do wielu teorii. Jednak można w tym wszystkim również popaść w pewien rodzaj fanatyzmu. Jak go uniknąć? Moi drodzy, im mniej blokad na Waszej energetyce i sferze duchowej, zrozumcie to, tak? Tym dostrzeganie pozazmysłowe jest bardziej klarowne. Po to mamy intuicję, aby kierowała nas w kierunku prawidłowych i zdrowych wyborów. Zatem, jak widzicie, jest tego sporo, tak? Ale to na początku wydaje się takie strasznie trudne i niezrozumiałe. Najważniejsze to małymi krokami zacząć dbać o siebie, oczyszczać i uwalniać się z toksycznych elementów, aby osiągnąć niezależność duchową, energetyczną i życiową. To z kolei przełoży się na wzrost Waszej świadomości i będziecie wtedy mogli wejść dopiero na drogę poznania duchowego i przebudzenia duchowego. Pamiętajcie przy tym o ważnej kwestii. O pokorze wobec wielkości i majestatu sfery duchowej oraz wobec tego, iż zawsze pozostaniemy w pozycji ucznia, nieważne jaki zawód będziecie wykonywali bądź jaki wykonujecie. Zawsze pozostaniemy wszyscy równo wiecznymi uczniami na swojej drodze doskonalenia się duszy, która zamanifestowała się w tym materialnym świecie. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia.